Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, mam ten zaszczyt, że mogę po raz kolejny zaprosić przedsiębiorców powiatu bohatowskiego do udziału w konkursie Firma na Medal. Jest to kolejna edycja towarzysząca przy naszym forum gospodarczym, które robimy już po raz trzeci. Cały czas pracujemy nad nową formułą tego konkursu Firmy na Medal, aby on cały czas był dla firm prestiżem, aby cały czas był dla firm marką, którą mogą się chwalić i mogą też używać tego do własnej działalności gospodarczej, potwierdzając swoją rzetelność i przede wszystkim działalność na rynku na rzecz mieszkańców powiatu czy też własnego biznesu. Ja mówiłem to już wielokrotnie, dla mnie przedsiębiorczość mała, średnia jest priorytetem w tej kadencji. Staramy się tym forum wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i jest mi niezmiernie miło, że mogę tu dziś w towarzystwie dyrektora Regionalnej Izby Gospodarczej Powiatu Bohatowskiego oraz pana prezesa firmy Batis, która prężnie działa na terenie naszego miasta w obszarze szeroko pojętej branży motoryzacyjnej. Także jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie oraz oczywiście już też zapraszam do udziału w forum, trzecim forum gospodarczym powiatu bełchatowskiego. Kapituła konkursu po otrzymaniu stosownych zgłoszeń będzie miała podstawy do oceny przedsiębiorców biorących udział w tym konkursie. Kategorie firm nie zmieniły się, czyli dalej będziemy w kategorii firm działających od roku do 3 lat. W pierwszej grupie, w drugiej grupie będą firmy działające powyżej 3 lat i tutaj dzielimy na dwie podgrupy, czyli firmy posiadające do 50 osób powyżej. Jedyną zmianą w regulaminie do ubiegłego roku jest to, że przesyłamy formularze drogą elektroniczną na podany adres. Nie ma formy pisemnej. Nie wiem, czy jest to usprawnienie, czy nie, natomiast pewnie ograniczy trochę koszty. Chciałbym zdementować takie pogłoski, które gdzieś tutaj krążą, że udział w konkursie jest płatny. Udział w konkursie jest bezpłatny. Jedyne koszty, jakie przedsiębiorca ponosi, to te, które wynikają z wypełnienia formularza i podania swoich danych. Dane, które są tam podane w formularzu z zastrzeżeniem, mogą być objęte tajemnicą handlową i nie będą podawane do publicznej wiadomości. Cel konkursu to promowanie firm najbardziej efektywnych, działających na terenie naszego powiatu, zarejestrowanych i działających na terenie naszego powiatu. Historia pokazuje, że każda z tych firm jakieś korzyści, być może niewymierne, ale ma. Można sobie zobaczyć na ścianach budynku firmy, które szczycą się tym tytułem. Starostwo powiatu jako organizator tego konkursu umożliwia prezentację firmy na stronach gazet wydawanych przez starostwo oraz na stronie internetowej starostwa powiatowego. Zasady konkursu, punktacja, przyznawanie punktów nie zmieniło się w stosunku do ubiegłego roku. Już nie będę tego tutaj cytował, bo jest tego zbyt wiele. Mamy tam różne elementy od kondycji finansowej po działalność charytatywną, do której też wszystkich notabene na marginesie zachęcam. Termin mamy do 10. To są osoby, które z nami rozmawiają. W tej chwili nie mógłbym podać, kilka firm jest zainteresowanych i myślę, że na pewno złożą. W ubiegłym roku akurat firma PPHU Batis obchodziła 20-lecie swojego działania tutaj na rynku bełchatowskim momentu powstania i pan Stanisław praktycznie tutaj za jego namową, nie namową, ale właśnie powiedział, że taki temat istnieje i żeśmy po prostu złożyli dokumenty swojej firmy, które były wymagane do przedstawienia kapitule po to, żeby ocenić firmy, które brały w tym udział. Powiem, że wcześniej pani prezydent organizowała na dobrodzieja roku. Też żeśmy akurat tak się to złożyło, że na 20-lecie żeśmy właśnie zrobili pierwsze miejsce jako dobrodziej roku. Natomiast tuż po złożeniu dokumentów i ocenie okazało się, że mimo wszystko, że może nie mimo wszystko, ale żeśmy właśnie wygrali ten, jakbym to powiedział, turniej. Na pewno, co dodaje satysfakcji, to, że brało w tej ocenie tych firm sporo firm, a taką wiodącą firmą dla mnie bynajmniej był Ekoregion, potężna firma tutaj, jeżeli chodzi o sprawę utylizacji i zajmowanie się właśnie tą branżą tu w centralnej Polsce i później
i później zdobycie pierwszego miejsca w ocenie kapituły był dla mnie, dla zarządu firmy, dla firmy jakimś tam zaszczytem. Powiem, że na pewno jest się czym pochwalić, dlatego że jest to rzecz, która w jakiś sposób daje satysfakcję firmie, że mimo wszystko ciężka praca, którą żeśmy tutaj wkładali przez wiele lat, została oceniona bardzo pozytywnie przez kapitułę pana starosty i uzyskanie tej skromnej statuetki. Także jeszcze raz bym chciał podziękować za to, że żeśmy za ubiegły rok zdobyli to pierwsze miejsce. Natomiast inne firmy, które w tym roku zamierzają w tym uczestniczyć, bym polecał, żeby złożyć stosowne dokumenty i rzeczywiście poddać się ocenie tutaj kapitule, a przyniesie to na pewno jakieś tam satysfakcje. No widzimy i na budynkach bloków, że firmy się chwalą, które zdobyły właśnie tą statuetkę i wygrały ten prestiżowy wyścig w ocenie firm. Także polecam, nie bójcie się, składajcie dokumenty i czekać na werdykt kapituły przychylny. Na pewno prezes trzyma sobie na biurku, także jak ktoś przychodzi, a prowadzi wiele rozmów, firma jest dużą firmą, także sporo ludzi z kraju i nie tylko z kraju, i jak widzi statuetkę, to interesuje się, w związku z czym, dlaczego i a tak też, no raczej no, oficjalnie się nie tego, ale jest się czym mimo wszystko pochwalić. No. Tak bynajmniej to żeśmy przyjęli jako wyróżnienie tutaj w tych firm, które brali uczestniczyły w tym przedsięwzięciu i tak to traktujemy do dnia dzisiejszego.